Cześć, witajcie. Nazywam się Mateusz Słodkowski i jestem fotografem Torus Wybrzeże Gdańsk. Jak widzicie, przygotowuję się do swojej pracy, którą zaraz zaczynam. Mam dzisiaj sporo do zrobienia. Dostałem listę, wytyczne od kolegów, koleżanek i słuchajcie, sporo do odczekowania tutaj mamy, więc trzeba zabrać się szybko do pracy. Dziś jest ze mną kamerzysta, także będzie podglądał moją pracę i zobaczycie, jak ona wygląda. Także zapraszam Was do oglądania. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, mam tutaj checklistę, z której muszę odczekować punkty, które muszę sfotografować, ale myślę, że zaczniemy od rozgrzewki zawodników. Zobaczycie, jak się rozgrzewają, zobaczycie, jak ja pracuję, co robię i będzie fajnie. Często wydaje się, że rolą fotografa klubowego jest fotografowanie tylko i wyłącznie meczu, ale tak jak Wam mówiłem, muszę zrobić naklejki na podłodze, wszystkie bandy reklamowe, ścianki, nieścianki. To są bardzo ważne rzeczy, z których klub się rozlicza u swoich sponsorów. Także oprócz samych meczowych zdjęć mam też ciężką, mozolną robotę do wykonania. Patrzcie. Ale piękne zdjęcia. Ciekawe, kto robił. Wiecie, podczas takiego meczu robię 100 tysięcy kilometrów, co widać zresztą po mojej idealnej sylwetce. Więc no, ten narożnik, tamten narożnik, ten, wszystkie małe. No słuchajcie, mija 20 minuta meczu, ja muszę przyjść do biura, zrzucić część zdjęć, ponieważ kilka zdjęć muszę przygotować już do przerwy, żeby nasi spece od social mediów mogli zapostować wynik i też tych zdjęć daję im kilka, żeby mogli też je wykorzystać od razu po zakończeniu meczu, więc jak ja w połowie już wysyłam im te kilka zdjęć, to później nie muszę się spieszyć przed zakończeniem, żeby wracać i wysyłać kolejne. Całą paczkę pomeczową przygotowuję już, jak powiedziałem, po meczu. Więc teraz zabieram się za robotę, 3 zdjęcia do wysłania. Lecimy dalej do roboty. Tell me, babe, you wanna leave this town? I'm saying, lover, if you wanna go, I'm down. Cause darling, we were made for bigger things. This place keeps killing our dreams. Słuchajcie, jesteśmy w strefie dla dzieci Aleksander. Mamy tutaj zabawki, ale ja też przyniosłem swoje. Dla tych, którzy interesują się fotografią, chciałem powiedzieć kilka zdań na temat moich zabawek, czym fotografuję. W ciągu meczu fotografuję 4 obiektywami i 2 aparatami zazwyczaj. No! No 2, zobacz! Dwa czy jeden? Dwa. Chcesz zobaczyć, jaki ciężki? Nie. Nie? Dobra, nie. Dobra, wracamy dalej. Słuchajcie, 35 mm, jeżeli
szerokie, czasami używam 11 albo 24-70, żeby zrobić dużo szersze, ale hala jest dosyć ciemna, więc 35-1.4 szeroko otwarta przysłona. Z drugim obiektywem bardzo jasnym 85-1.4 często też go używam, no, ze względu na światło w hali, które jest dosyć ciemne. Oprócz tego używam, tak jak wspomniałem, 24-70, 70-200 i 300-28. Są to takie obiektywy, które pozwalają mi komfortowo pracować podczas meczu. Korpusy D5 to główny, ponieważ autofokus jest tutaj rewelacyjny i niezawodny, a Z6 jako drugi do takich ujęć dodatkowych, jakichś detali i tak dalej. Także ja wracam do pracy. No słuchajcie, jesteśmy już po meczu, ja wysyłam zdjęcia do biura prasowego. Dzisiaj stwierdziłem, a usiądę sobie w bramce, ale może być zaraz problem, bo się nie odkleję od podłogi. Ale słuchajcie, no mecz niestety przegrany dla nas. Jako fotograf, mimo że fotografuję ten mecz, patrzę przez aparat i obiektyw, to i tak go przeżywam na swój sposób i no żal przegranego meczu. Ale mam nadzieję, że chłopaki podniosą się po tej przegranej i następne spotkanie wygrają. Musimy mieć taką nadzieję, bo to jest najważniejsze w sporcie. W sporcie najważniejsza jest walka, nadzieja, chęć zwycięstwa. I mam nadzieję, że chłopakom tego nie zabraknie w następnym meczu i w następnych meczach, że ten sezon będzie naprawdę dobry, tak jak się zapowiadał od początku. Reasumując, zrobiłem sporo zdjęć. Zobaczycie je w galerii pomeczowej. Dzięki, miło było Was gościć na hali i z Wami spędzić chwilę czasu. Mam nadzieję, że spodoba Wam się odcinek ze mną. Trzymajcie się, cześć!